Cześć, witajcie w kolejnych Szpanach i Dzbanach. W tym odcinku będzie m.in. o kolejnych idiotycznych pomysłach korporacji związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, ale będzie też chociażby o nowej wersji Android Auto 12.0, która ma przynieść całkiem sporo fajnych nowości. No ale co, nie będę spoilerował i po prostu zaczynamy. A zaczniemy sobie jednak od plotek o nowym iPhone'ie. Jednak nie o iPhone'ie tegorocznym, czyli 16, lecz o iPhone'ie 17. Okazuje się, że Apple znalazło już kolejny świetny pomysł, jak wyciągnąć z ludzi jeszcze więcej pieniędzy. Ach, te kontrolowane przecieki. Tym razem doczekaliśmy się plotek nie o tegorocznym iPhone'ie 16, lecz o przyszłorocznym iPhone'ie 17. Zamiast iPhone'a 17 Plus mamy bowiem dostać model Slim. Idąc za trendem z najnowszego iPada Pro, telefon ma oferować najcieńszą obudowę ze wszystkich modeli z serii. Co ciekawe, iPhone 17 Slim ma być modelem jeszcze droższym niż wariant Pro Max. Będzie to więc najdroższy smartfon od Apple, mimo mniejszego ekranu. Prawdopodobnie na wyposażeniu modelu Slim znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,5 lub 6,6 cala. Dobre wiadomości czekają wszystkich, którzy mają samochody obsługujące Android Auto, bowiem Google wydało wersję 12.0. No i jeśli wierzyć plotkom i generalnym sugestiom specjalistów, to ta wersja ma wprowadzać długo oczekiwane funkcje. Android Auto ciągle budzi duże emocje wśród kierowców, dlatego dziwi fakt, że w pewnym momencie Google chciało zrezygnować z rozwoju tej apki na rzecz trybu samochodowego w asystencie Google. Jak widać, technologie rozwijają się niezwykle dynamicznie, ale na moment asystenta Google może wyprzeć inna sztuczna inteligencja, czyli Gemini. Android Auto natomiast najpewniej z nim pozostanie, czego dowodem jest pełnoprawna aktualizacja oznaczona numerem 12.0. Co nowego? Cóż, trudno powiedzieć i bynajmniej nie żartuję. Google bowiem nie informuje o tym, co pojawia się w kolejnych aktualizacjach, jednak warto wspomnieć, że chwilę wcześniej Google potwierdziło nadejście do tego systemu m.in. YouTube'a, gier i przeglądarek internetowych, czyli funkcji wyczekiwanych od wielu lat. Istnieje więc duża szansa, że nowa wersja systemu otworzyła firmie drogę do wdrażania tych funkcji w poszczególnych samochodach. No i pora na dzbany. No i pierwszym takim dzbanem jest tutaj sytuacja, która ma miejsce w Microsoftie, bowiem Microsoft chwali się tym, że Windows będzie nas śledził w każdym momencie i to jest taka super funkcja. I w ogóle powinniśmy się cieszyć z tego, że Windows będzie nas obserwować i będzie zapamiętywał wszystko, co robimy. Tak, cieszcie się, to jest fantastyczny pomysł. Microsoft chwali się, że Windows wspierany przez Copilot Plus, czyli ichniejszą AI, będzie miał pamięć fotograficzną. I to dosłownie, bo system będzie wykonywał bez naszej zgody screenshoty w losowych momentach, co ma później nam ułatwić wyszukiwanie rzeczy, które mignęły nam w przeszłości. W efekcie Windows będzie tak naprawdę cały czas podglądał i zapamiętywał to, co robiliśmy, na jakie strony wchodziliśmy, co oglądaliśmy i z kim rozmawialiśmy, rzekomo dla naszego dobra. Móc nam potem o tym przypomnieć. Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu, gwarantuje jednak, że nasze dane z przeglądania będą zapisywane lokalnie, ale chyba nikt nie ufa obecnie wielkim korporacjom w tym zakresie. Dość powiedzieć, że w ostatnim czasie w związku z błędem aktualizacji iOS 17.5 użytkownikom zaczęły się wyświetlać fotki, które usunęli wiele lat temu. Kolejnym świetnym dzbanem tego tygodnia jest sytuacja, która ma miejsce w Facebooku, bowiem Facebook zaczął wysyłać komunikaty do ludzi o tym, że nasze treści będą wykorzystywane do szkolenia sztucznej inteligencji. No i generalnie to jest takie specjalnie zaskakujące, bo okazuje się, że możemy się nawet od tego odwołać, tylko problem w tym, że to nic nie da. Facebook i Instagram rozsyłają nowy komunikat do użytkowników, w którym platformy oznajmiają, że publikowane przez nas treści będą wykorzystywane do szkolenia sztucznej inteligencji firmy. Wygląda on tak. Jednak niech Was nie zwiedzie informacja o możliwości prawa do sprzeciwu. Nie dość, że trzeba bowiem uzasadnić, po co nam to potrzebne, to i tak winieje tam informacja, że mimo sprzeciwu Facebook będzie wykorzystywał publikowane przez nas informacje do ulepszania SI. Także ten. Mamy też niepokojące wieści z granicy Rosji z Ukrainą, bowiem Rosja ma przeprowadzać tam testy taktycznej broni jądrowej. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, jest to rzekoma odpowiedź na prowokacje Zachodu.
Jak podaje rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej, rozpoczęte właśnie ćwiczenia to pierwszy etap szeroko zakrojonych manewrów obejmujących wykorzystanie taktycznej broni jądrowej. Na początek Rosjanie będą ćwiczyć przygotowanie i wykorzystanie tego typu uzbrojenia. Piechota zajmie się obsługą wyrzutni pocisków Iskander, z kolei lotnictwo będzie szkolić się z obsługi hipersonicznych pocisków Kinżał, zdolnych do przenoszenia głowicy z bronią masowego rażenia. Wszystko będzie dziać się tuż pod nosem Ukrainy. Ćwiczenia są bowiem przeprowadzane w dystrykcie południowym Rosji. Moskwa dodaje, że ćwiczenia są reakcją na prowokacyjne wypowiedzi zachodnich oficjeli i ich celem jest utrzymanie gotowości do reagowania i zapewnienie suwerenności narodowej. I to by było tyle, jeśli chodzi o ten tydzień. Jak zawsze, dzięki za oglądanie. No i cóż, do następnego tygodnia, aby było trochę spokojniej i ciekawiej. No cóż, żegnam się, cześć, trzymajcie się, zdrowia wszystkim, pa, pa.